Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tomek Rawski i Państwo oglądają spotkanie pod nazwą Live Talk, a dzisiaj naszym gościem jest Jarek Kosyra z SBM Label. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Tak na samym początku dla tych wszystkich, którzy mogą nie kojarzyć SBM Label i którzy na przykład przespali ostatnie kilka lat pod śniegiem, to zaczniemy od tematu, który był chyba najgłośniejszy w ostatnich miesiącach podczas pandemii, czyli Hot 16 Challenge, część druga. Powiedz mi, czy ta akcja rozpoczęta przez Solara miała jakieś bezpośrednie przełożenie na wasz label? Wiesz co, przełożenie na label na pewno miała, ponieważ tak naprawdę na naszym kanale udostępniliśmy kilka Hot 16, które osiągnęły dosyć spore wyniki, więc tak, oczywiście, aczkolwiek planując Hot 16 i w ogóle projektując to całe przedsięwzięcie, nie myśleliśmy o tym, ile label może zyskać, tylko po prostu jak bardzo polski hip-hop może na tym zdobyć. Ile można na tym zdobyć, i generalnie całą komunikację prowadziliśmy w taki sposób, że to właśnie polski hip-hop jest inicjatorem tej akcji. Solar oczywiście był przedstawicielem jako osoba początkująca i pierwszy Hot 16 i teraz drugie. Gdzieś tam wybijał się i w wywiadach i generalnie w rozmowach. Aczkolwiek jako label rzeczywiście zyskaliśmy na pewno tyle, że to my jesteśmy inicjatorem tej akcji. Aczkolwiek Hot 16 należy tak naprawdę do całego polskiego hip-hopu. Jasne. A powiedz mi, bo jakby wiadomo, że to ma super wartość w hip-hopie i taka formuła jest przyjęta i to się świetnie sprawdza, tylko no, ta bestia uciekła z laboratorium. Zdecydowanie tak. I powiedz mi, jak wy to odebraliście? Co polski hip-hop, co wy jako inicjatorzy myślicie o tym, co się później wydarzyło, bo to nie poszło tylko, nie robili tego dziennikarze, nie robiły tego osoby publiczne, tylko no, doszło to już... Do polityków na przykład. Dokładnie. Tak, znaczy dla nas było niemałym zaskoczeniem, jak zobaczyliśmy prezydenta lecącego sobie zwrotkę na Hot 16 Challenge, co było bardzo dziwne. Na początku w ogóle myśleliśmy, że to żart, że ktoś podłożył jakiś głos pod prezydenta, ja wiem, zmiksował to jakoś dobrze i ten, ale po 30 sekundach oglądania tego filmiku ogarnęliśmy, że to nie jest żart, to jest to prawda, to się dzieje. To prezydent Polski wystąpił w Hot 16. No oczywiście po tym, co się działo, czyli te wszystkie komentarze o tym, że to jest jakiś tam temat zastępczy i tak dalej, no tak naprawdę nie były przez nas kontrolowane, to już się działo dalej. My nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, aż takiego odzewu przy Hot 16. Myśleliśmy bardziej, że będzie to akcja sprofilowana na polską muzykę. Rzeczywiście mieliśmy ambicje, żeby wyszło to poza polski hip-hop, w tym sensie, żeby dostało się na przykład do polskiego mainstreamu muzycznego. Aczkolwiek no nie spodziewaliśmy się, że w Hot 16 weźmie udział i prezydent, i pani z Biedronki, i mój wujek, i tak dalej, i tak dalej. Jakby tutaj totalnie się tego nie spodziewaliśmy i właściwie, bo padło pytanie, co o tym sądzimy, jak się z tym mamy. Mamy się tak naprawdę z tym dobrze, w tym sensie, że o Hot 16 zrobiło się głośno, o polskim hip-hopie zrobiło się głośno i to, że takie postaci jak no właśnie politycy, czy też muzycy, którzy normalnie z polskim hip-hopem nie mają nic za wiele wspólnego, wzięli w tym udział, no świadczy tak naprawdę o sile tego gatunku muzycznego. A czy może się zmienić postrzeganie w ogóle hip-hopu przez Hot 16? Myślę, że tak, aczkolwiek Hot 16 nie wyjaśnia polskiego hip-hopu na tyle, żeby ludzie zrozumieli, czym jest polski hip-hop. Że jednak dla większości polski hip-hop być może będzie się kojarzył nadal z deskorolką graffiti i czapką z daszkiem odwróconą na głowie. Możesz opowiedzieć też o dwóch waszych najnowszych projektach, takich najbardziej aktualnych. Pierwszy to Hotel Mafia, drugi to kolejna edycja SBM Starter.
Mhm. No tak, Hotel Mafia, czyli takie nasze najnowsze dziecko, jeśli chodzi o projekty. Stworzone bardzo szybko, bardzo w formie spontanicznej, aczkolwiek był to jednak zaplanowany projekt taki, w którym mieliśmy swoje cele. No tym celem było wywiezienie płyty z tego naszego hotelu, domku, co się udało finalnie, bo stworzyliśmy 10 tracków. Założenie właśnie było takie, żeby na pewno stworzyć jak najwięcej muzyki. Założenie było takie, żeby jak najwięcej osób tam przyjechało, a finalnie przyjechali wszyscy artyści SBM-u i wszyscy artyści wzięli udział w tych trackach. Nikt nie został pominięty. Sprzedaliśmy tego 10 tysięcy w preorderze przez 5 dni, co uważam za niesamowity sukces, bo właściwie żaden preorder tak naprawdę w historii labelu się tak nie sprzedał. Obecnie trwają przygotowania do tego, żeby ten preorder zaistniał fizycznie i żeby został wysłany do osób, które go zamówiły. Jesteśmy turbo zadowoleni z tego projektu, w tym sensie, że na pewno będą kontynuacje. Myślę, że już myślimy powoli nad tym, co można by zmienić, co można by zrobić nowego. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będą te kontynuacje. Być może za rok, a być może za 5 lat, tak jak Hot 16 Challenge wspomniane wcześniej. Więc jeśli chodzi o projekt Hotel Mafia, to jest jeden z najbardziej udanych tak naprawdę projektów labelu. A powiedz mi, co wam daje taki projekt? Czy on pokazuje, czy to jest forma z jednej strony wyjazdu integracyjnego, a z drugiej strony pokazuje siłę labelu, jest showcase'em labelu? Wiesz co? Przede wszystkim rzeczywiście jest to wyjazd integracyjny, w tym sensie, że artyści normalnie nie mają warunków do tego, żeby po prostu się spotkać i porozmawiać. Oczywiście mamy swoje imprezy wewnętrzne, mamy na przykład imprezy popremierowe, gdzie każdy z artystów jest zaproszony w takim naszym wewnętrznym gronie i po prostu świętujemy kolejną wydaną płytę. Aczkolwiek takiej przestrzeni, jaką zrobiliśmy w Hotelu Mafia, jeszcze nie było. I to rzeczywiście był moment, w którym absolutnie wszyscy artyści byli ze sobą, razem. No i w ten sposób mogliśmy ich niesamowicie zintegrować, bo właściwie już teraz powstają jakieś nowe kolaboracje współpracy. Kolaboracje to jest złe słowo. Współprace. Już w tej chwili ci artyści dużo częściej ze sobą rozmawiają o wspólnych projektach i też troszkę sobie pomagają w tym wszystkim, w tym sensie, że jedna myśl jest przeplatana przez inne myśli, które gdzieś tam kiedyś po prostu nie były przeplatane, bo oni się tak nie znali, a ten wyjazd spowodował, że artyści są bardziej zżyci ze sobą finalnie. Jasne. I SBM Starter. SBM Starter, no tak, to jest kolejny projekt, który zaczęliśmy dosyć niedawno, w tym sensie, że właściwie minął już prawie miesiąc od startu SB Starteru. To jest projekt tak naprawdę kontynuowany. Zaczęliśmy sobie trzecią edycję. Tym razem tą edycję zrobiliśmy bardziej zorganizowaną, w tym sensie, że wybraliśmy od razu 8 zawodników. Zaprezentowaliśmy tych 8 zawodników i sukcesywnie publikujemy ich kawałki. Szczerze mówiąc, już w tym momencie mamy ogromny sukces tego. Za chwilę kanał dobije do 100 tysięcy subskrypcji. Więc niesamowita rzecz. Jeśli chodzi o wyniki, to ostatnio Fukaj wbił ponad 500 000 wyświetleń. Szczyl, który z całej ósemki miał chyba najsłabsze zasięgi przed starterem, w tym momencie ma ponad 250 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, czy nie 300, więc to jest ogromny sukces. Zresztą sam Szczyl napisał na Instagramie coś w stylu, że dla niego kiedyś wbicie 4000 wyświetleń było czymś niesamowitym i trzeba było się o to starać. Tymczasem wpadł na SB Starter i ludzie to kupili. W ogóle niesamowity teledysk, niesamowity numer w ogóle posadził, więc jesteśmy turbo zadowoleni. Przed nami jeszcze 2 miesiące zmagań starterowiczów, i zobaczymy, co będzie dalej, jeden kawałek jeszcze o niczym nie świadczy, więc zobaczymy, czy utrzymają tą formę, czy utrzymają zainteresowanie słuchaczy. Jeśli chodzi o SB Starter na przyszłość na przykład, to jest to temat otwarty. My w tym momencie szukamy i partnerów do współpracy i zastanawiamy się nad formatem bardziej złożonym dla SB Startera, żeby to rzeczywiście wyglądało jak kompleksowa obsługa, czy też kompleksowe przedstawienie artysty tak finalnie. No właśnie, bo o to chciałem cię
teraz zapytać, jak pracujecie z artystami, bo przede wszystkim pracujecie, oczywiście są ci już ugruntowani, jest Solar, jest Białas, to są artyści, którzy już są jakby mega rozpoznawani, ale też są długo na rynku. Natomiast to, jak myślę o SBM-ie, macie totalne i świetne, znakomite wyczucie dotyczące wyszukiwania młodych artystów, ale też docierania do młodej publiczności. W związku z tym najpierw chciałbym cię zapytać o pracę z młodymi artystami. Czy wy kreujecie, czy pomagacie w kreacji w ogóle samej postaci, czy w jakiś sposób ingerujecie, czy też pomagacie w powstawaniu materiału, czy po prostu przyjmujecie materiał, ale pomagacie to ograć w kontekście graficznym, teledyskowym? Jak pracujecie z takimi artystami? Tak naprawdę bardzo różnie. To wszystko zaczyna się od takiego, wiesz, pierwszego kontaktu, w którym nasz scout podsyła w ogóle danego przyszłego starterowicza. My sobie badamy te kawałki w czasie przeznaczonym do tego. Jak ktoś nam się spodoba, to po prostu wpisujemy go na listę do rozpatrzenia, tak? Potem z tej listy w tym momencie no, wybieramy po prostu tych starterowiczów. W tej edycji było 8. No i stwierdziliśmy, że jakby do wszystkich się po prostu odezwiemy podobną wiadomością, w tym sensie, że cześć, jesteśmy zainteresowani wrzuceniem ciebie na SB Starter, czy chciałbyś podjąć z nami współpracę. Przeważnie jest tak, że starterowicze wyrażają chęć. Podpisujemy z nimi umowę, taką, w której po prostu są jakby zasady tego startera. Też mówimy o tym, że jakby w tej edycji każdemu starterowiczowi na przykład tworzymy teledysk z naszego budżetu i w ten sposób jakby powstaje ta współpraca. Jeśli chodzi o te kawałki, które oni nadsyłają, to oczywiście je feedbackujemy. W tym sensie, że jeśli coś nam nie leży albo coś można poprawić, to dajemy informację o tym, że no tutaj można, nie wiem, zmienić ten wers, albo tutaj można zrobić inny bridge, tutaj można zrobić inny refren, ten kawałek nam siedzi, ten nam nie pasuje i w ten sposób z nimi działamy. To znaczy ta współpraca jest przede wszystkim oparta na takiej otwartości. My nie boimy się powiedzieć czegoś artyście i ufamy, że artysta też nie boi się pokazać jakiejś swojej twórczości i mamy takie poczucie, że im więcej z artystą rozmawiamy, im więcej damy feedbacku, im więcej będziemy słuchać jego muzyki, tym bardziej po pierwsze się zintegrujemy, co dobrze rokuje na przyszłość, no a po drugie ta muzyka finalnie będzie lepsza. I rzeczywiście zdarzają się przypadki, że artysta wysyła kawałek, my go słuchamy i stwierdzamy bomba. Bierzemy go w ogóle bez zastanawiania. Wtedy zwykle przygotowujemy grafikę, no albo teledysk. Istnieją też sytuacje, w których artysta sam przygotowuje teledysk. Tak na przykład stało się ze Szczylem. To on ogarnął ten piękny klip. I po prostu go nam daje, żebyśmy wrzucili na starter. Że takie same zasady są, jeżeli współpracujecie z BDS-em czy z White'em na przykład? To znaczy, jeśli chodzi o współpracę z zakontraktowanymi artystami, to tutaj zasady są trochę inne, w tym sensie, że tutaj już panuje taka bardzo kompleksowa obsługa artysty, od tego, żeby zorganizować ekipę na klip, od tego, żeby dać feedback do wszystkich utworów, od tego, żeby dbać o wygląd płyty, od muzyki po okładkę. Oczywiście mamy świadomość tego, że artystyczna wizja jest najważniejsza i ostatnie zdanie należy zawsze do artysty, to znaczy, że nawet jeśli nam niektóre decyzje wydają się nieracjonalne, to staramy się oczywiście z nimi polemizować, ale mamy też poczucie, że wizja artysty jest tutaj absolutnie najważniejsza i jakby nie upieramy się w swoich opiniach. Okej, to teraz porozmawiajmy o tym, jak docieracie do publiczności, jak współpracujecie z młodą publicznością, jak przedstawiacie jej te rzeczy, bo Live Talk ma jakby na celu pokazanie to, jak w dzisiejszych czasach współpracuje się z artystami, jak działa się w online, jak można połączyć działania artystów z markami. I to jest takie pytanie, które myślę, że najbardziej przykuwa uwagę marketing managerów, bo wy docieracie do młodej publiczności z muzyką. Z jednej strony jest to sztuka, ale z drugiej strony jest to jakby też opakowany produkt, tak? Więc i co jest najciekawsze, docieracie dokładnie do tego targetu, do którego teraz większość marek lifestyle'owych chciałaby dotrzeć. Więc jakie są do's and don'ts
rozmowy z taką publicznością jak wasza? Wiesz co, no, naszymi podstawowymi kanałami komunikacji w ogóle z naszymi fanami, no to jest oczywiście YouTube, na którym mamy 2 miliony subskrypcji, co jest dosyć pokaźną bazą osób, które rzeczywiście są nami zainteresowane. Jest oczywiście Facebook, jest Instagram. I oczywiście są serwisy streamingowe. My we wszystkich tych jakby kanałach komunikacji próbujemy równolegle docierać. Oczywiście są jeszcze takie bardzo insiderskie rzeczy, jak grupki na Facebooku, influencerzy rapowi, jak na przykład Hype, jak Lil Conon i tak dalej. Z nimi też jakby staramy się mieć jakby stałą współpracę i jakby działać na zasadach partnerskich. Więc oczywiście jeszcze są media, którzy są po prostu naszymi partnerami w tym sensie, że... Czy media są jeszcze ważne? To jest bardzo filozoficzne pytanie, bym powiedział. Czy media są jeszcze ważne? Myślę, że w pewnym sensie tak. W takiej publicystycznej formie na pewno. Myślę, że są w swojej clickbaitowej formie trochę przeszkadzajkami czasami. Aczkolwiek media rzeczywiście są jeszcze istotnym elementem tego, bo jakby wywiad, na przykład wywiad stworzony z niezależnym medium jest, mam wrażenie, dużo cenniejszy dla słuchacza, dla widza, niż na przykład wywiad tworzony w hermetycznym środowisku, w którym na przykład my przygotowujemy jakiś wywiad z artystą. Więc jakby ta niezależność mediów powoduje to, że jesteśmy w stanie gdzieś tam pokazać tego artystę z takiej prawdziwej strony, w którą słuchacz czy też widz jest bardziej skłonny uwierzyć, że to nie jest wszystko wymuskane i przygotowane przez nas, jednak jest niezależne i dzieje się właśnie przez media. Więc odpowiadając na to pytanie, czy media są ważne, myślę, że tak. Myślę, że zawsze będą ważne w pewnym sensie. Wiesz co, to co jeszcze cechuje SBM, to przy takiej totalnej popularności artystów jesteście, tak my to przynajmniej odbieramy, jesteście mega ostrożni we współpracy z markami. Prawda. To prawda, zdecydowanie. I teraz powiedz mi, skąd ta ostrożność się bierze? Czy z tego, że macie takie zasięgi i tak zdywersyfikowane wpływy, że nie musicie współpracować z markami, bo tak naprawdę jesteście w stanie z koncertów, YouTube'a, reklam i tak dalej, tak sobie złożyć model biznesowy, że nie potrzebujecie dodatkowych sponsorów, którzy... No wiadomo, hip-hop zawsze jest ostrożny, jeżeli chodzi o współpracę z markami, a z drugiej strony jest też bardzo zachłanny, jeżeli chodzi o współpracę z markami. Więc skąd u was takie podejście? Czy po prostu artyści są tak młodzi, że teraz nie chcą... Bo, wiesz, bo to też jest jakby, jak patrzysz na polski hip-hop, przez 15 lat polscy hip-hopowcy nie chcieli pracować z markami i te marki też z nimi nie chciały, a teraz no ta stara gwardia jest w zasadzie billboardami reklamowymi, tak? Więc... Rzeczywiście tak jest. Tak naprawdę codziennie na naszego maila wpada kilka co najmniej propozycji współpracy z markami. My oczywiście się im wszystkim przyglądamy, rozmawiamy z osobami odpowiedzialnymi za kampanię. To, że nie wchodzimy we współpracę z markami, często wynika ze słabych pomysłów, jakby po tej drugiej stronie, z propozycji, które za bardzo eksploatowałyby danego artystę. Z pomysłów, z kampanii, które są po prostu nieopłacalne, bo mają za małe budżety. Więc myślę, że to są takie trzy powody, dla których nie wchodzimy we współpracę. Jeśli wchodzimy we współpracę, to muszą być to na pewno kampanie, które nie zaszkodzą artyście, w tym sensie wizerunkowym. Są to kampanie, które być może nawet dadzą coś nowego artyście, pokażą jego nową stronę, a być może w jakiś sposób nawiążą do jego muzyki, tak jak na przykład zrobiliśmy to z Kasperczykami i współpracą z PlayStation, a właściwie grą Dreams. To tak naprawdę mieliśmy propozycję, żeby stworzyć teledysk, utwór w nawiązaniu do gry, w której nie padają na przykład żadne słowa kluczowe i to było dla nas ok. W tym sensie, że artysta nie czuł się zobowiązany do robienia czegoś, czego nie czuje. Artysta miał się po prostu zainspirować grą, dostał grę, dostał konsolę i stworzył ten kawałek naturalnie. We współpracy z markami tak naprawdę najbardziej chyba cenimy sobie naturalność. W tym sensie, że artysta
nagle nie staje się jakimś innym, staje się, jest ciągle muzykiem, nie staje się influencerem, tutaj podkreślam, znowu jest muzykiem. I jeśli jest szansa na taką współpracę z marką, to jest to współpraca OK. Dla nas osobiście jest to współpraca, w którą warto się zaangażować. I tutaj wtedy ten budżet nawet nie musi być aż tak ogromny, żeby wejść we współpracę z marką, ponieważ jeśli zyskują obie strony, to czemu z tego nie skorzystać? W tym sensie, że jeśli i dany muzyk nie straci wizerunkowo, nawet jeśli będzie neutralny i wyjdzie na zero, to marka zyska po prostu współpracując z tym muzykiem, no to wtedy jest to warte uwagi. To tak naprawdę największy zarzut do współpracy z markami, jeszcze taki, który mamy, to to, że artystów bardzo często traktuje się jak po prostu zwykłych influencerów. A trzeba zdać sobie sprawę, że artysta nie jest zwykłym influencerem, jest przede wszystkim artystą, muzykiem i działa trochę na innych zasadach. To nie jest gość, który weźmie puszkę jakiegoś napoju i powie do kamery: hej, ale fajny smak, nowość. To jest gość, który jak mu się spodoba smak puszki, to być może nawet sam to wrzuci na swojego Instagrama, ale no, to jest rzadkością raczej, ale jeśli dana współpraca ma zaistnieć, to raczej to musi być po prostu naturalne dla artysty. Jasne. No to teraz szybko przeskoczmy do modelu biznesowego. Rozumiem, znaczy już jakby abstrahując od pandemii, wiadomo, że to się wszystko zmieniło, ale o tym też nie będziemy chyba dzisiaj rozmawiać. Natomiast kiedyś były to oczywiście płyty, to był główny zysk artystów. Później przyszły koncerty i koncerty stanowiły no, największy procent z przychodów. Jak to jest teraz i jak to jest w waszym labelu? To znaczy tak naprawdę bardzo różnie. W tym sensie, że jedni artyści rzeczywiście na przykład większe wyświetlenia osiągają na Spotify'u, inni artyści na YouTubie. Zależy to też od bardzo często teledysków, no bo Spotify nie ma teledysków, YouTube gdzieś tam te wideo przekazuje. Więc to wygląda bardzo różnie. Mimo wszystko tak naprawdę chyba najważniejsza w tym wszystkim jest dywersyfikacja tych przychodów, jeśli mówimy o stricte już o pieniądzach. W tym sensie, że jakbyśmy oparli nas tylko na przykład na płytach, to zdecydowanie dużo byśmy tracili ze streamingów. W tym sensie, że ze streamingów, że to jest też bardzo duża gałąź naszego przychodu. I myślę, że w tym wszystkim nadal wygrywają płyty, w tym sensie, że jeśli sprzedajemy na przykład 15 tysięcy sztuk, tak żeby mieć złoto, to rzeczywiście ten przychód chyba największy jest z płyt. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze koncerty, tylko że koncerty działają jednak tak, że to artysta zgarnia większą pulę przychodu. Jeśli chodzi o streamingi YouTube, tak naprawdę najmniej tych pieniędzy jest z YouTube'a. Drugie, bym powiedział, są właśnie streamingi, czyli Spotify, Apple Music, Tidal i tak dalej. No oczywiście Spotify jest tutaj wiodącym serwisem. No i oczywiście sprzedaż płyt jako sprzedaż, która rzeczywiście idzie, bo rzeczywiście zdarzają się artyści, którzy nie sprzedają aż tak bardzo dużo płyt, ale jednak na przykład mają hiciarskie kawałki. Chociaż w naszym labelu głównie za tymi hiciarskimi kawałkami idą jednak płyty, no bo spójrzmy na takiego White'a, którego Kalifornia już ma diament ze sprzedaży. Tymczasem płyta jest już platynowa, cała płyta, mówię tutaj o Rockstarze, a z drugiej strony kawałek ma kilkadziesiąt milionów wyświetleń, więc jednak to idzie bardzo często ze sobą w parze. A czy wy macie jakiś swój specjalny dział digitalowy, czy...? Tak, mamy dział digitalowy, zajmuje się tym Szyman. Myślę, że ksywa Szyman mówi dosyć dużo widzom, słuchaczom. On zajmuje się głównie streamingami, obsługą YouTube'a. Oczywiście współpracujemy z e-muzyką i tutaj jakby ta niść porozumienia jest na tyle dobra, że nie zmieniamy tej współpracy i że wszystko to, co pojawia się na Spotify'u, rzeczywiście wychodzi od nas, wychodzi od Szymana, ale potem e-muzyka to pozycjonuje, potem e-muzyka stara się, żeby nasze kawałki znalazły się na playlistach od generacji hip-hop po jakieś inne. Okej. Okay.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ostatnie pytanie, które dzisiaj Ci zadam, to znowu z cyklu filozoficznych. Jak Ty oceniasz, patrząc na działanie Waszego labelu, na współpracę z młodymi polskimi artystami, jaka będzie przyszłość hip-hopu w Polsce? O, tak, to jest zdecydowanie filozoficzne pytanie. Jaka będzie przyszłość hip-hopu w Polsce? Obecnie obserwujemy trend powrotu oldschoolowych brzmień na przykład. Więc tutaj upatrujemy dosyć fajną, nie wiem czy nie niszę, nie wiem czy powiedzenie nisza jest odpowiednie, ponieważ mam wrażenie, że to zaczyna być nie niszą. No, jakby świadczą hip-hop nie jest w ogóle niszą. Tak, hip-hop już w ogóle nie jest niszą, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Tak, więc przyszłość hip-hopu w Polsce mam wrażenie, że przez następne lata będzie bardziej oldschoolowa. Będzie to powrót do starych brzmień, zdecydowanie. Świadczą o tym sukcesy płyty Maty, która jest, my to nazywamy nowoczesnym boom-bapem albo nowoczesnym oldschoolem. Świadczy o tym płyta Que Bona Fide, która jest w sumie na samplach. Jest bardzo taka, no na pewno nie jest rapowa, nie są to turbo nowoczesne brzmienia. No świadczą o tym choćby sukcesy dwóch naszych starterowiczów, Fukaja, który leci sobie na samplach i Szczyla, który no tutaj już old school aż kipi, to są lata 90. w tych numerach, więc tak sobie brzmieniowo to myślę będzie wyglądało tak. Jeśli chodzi o taką przyszłość biznesową, to tutaj rozwiniemy się, myślę, że hip-hop będzie się coraz bardziej rozwijał i jeszcze bardziej profesjonalizował, w tym sensie, że już w tym momencie właściwie nie ustajemy, mam wrażenie, majorsom, tym tak naprawdę tym największym wytwórniom, które gdzieś tam na polskim rynku funkcjonują bardzo długo. Myślę, że polski hip-hop będzie zmierzał w kierunku oczywiście zachodu, w tym sensie, że będzie chciał lecieć w radiach, będzie chciał być takim gatunkiem, który absolutnie nie będzie pominięty i będzie po prostu mainstreamem. No na zachodzie to chyba jest po prostu główny gatunek. Tak, właściwie tak. Aczkolwiek no, biorąc pod uwagę sytuację na przykład w Niemczech czy Francji, bo mówię o takim bliskim zachodzie, nie mówię tutaj o Stanach, to rzeczywiście on po prostu sobie funkcjonuje na równych zasadach z tym, tak. co leci obok, z jakimś popem. Więc myślę, że u nas powoli też to będzie zmierzać. I jeszcze mam wrażenie, tak nie jest do końca. Myślę, że jesteśmy bardzo już blisko tego momentu, w którym polski hip-hop jest może nie wiem, czy wiodącym, ale na pewno takim gatunkiem, który stoi obok i absolutnie niczym się nie różni od typowych popowych rzeczy, które są w mainstreamie. A jak już tak analizujemy, to jeszcze jeden aspekt zaangażowania społecznego, bo w dzisiejszych czasach, zwłaszcza patrząc na Stany, tak, to w ciągu tygodnia masz utwór Public Enemy, z drugiej strony wyskakuje Anderson .Paak ze swoim utworem Lockdown, też nawiązującym i w obrazie. Jest też Pickfit, który też jest aktualny i bardzo taki brutalny. Czy polski hip-hop według Ciebie teraz jakoś koresponduje z rzeczywistością? Bo ja jako słuchacz taki właśnie oldschoolowy, no to przez wieki, przez staż słuchania hip-hopu, no dla mnie teraz hip-hop trochę stracił kontakt z rzeczywistością. Znaczy to jest rzeczywistość, opowiada hip-hop nadal o rzeczywistości, natomiast emocjonalnej, ale nie komentuje w żaden sposób takiej rzeczywistości społecznej. Wiesz co, to jest rozkmina, która rzeczywiście mnie też dopada bardzo często, ale myślę, że nie zgodziłbym się, że on nie rezonuje z rzeczywistością. W tym sensie, że rzeczywistość trochę się zmieniła, nie żyjemy już w latach 90., jakby Polska po 89 już trochę się odkuła, że tak powiem. I jakby artyści trochę to widzą, w tym sensie, że ludziom nie można powiedzieć, że się żyje źle, na pewno nie jest to tak szara rzeczywistość jak chwilę po odzyskaniu wolności właściwie. Młode pokolenie, które urodziło się gdzieś tam na początku milenium albo ciut jeszcze przed tego nowego milenium w tym sensie, ma trochę inne rzeczy w głowie, w tym sensie, że bardziej się rzeczywiście skupiają na sobie, na swoich emocjach. Jest w hip-hopie dużo więcej emocjonalności, tego, co
siedzi konkretnie w danych artystach, to czego siedzi w nas, jest dużo więcej emocji, mam wrażenie, w rapie. Rzeczywiście zgodzę się z tobą, że jest dużo mniej obserwacji. Pytanie, czy jest to odrealnienie od rzeczywistości, ja bym się z tym nie zgodził, w tym sensie, że jakby ciężko nawijać, generalnie w hip-hopie panuje taka tendencja, że ciężko nawijać, jak jest dobrze. No nie? W tym sensie, że jak wszystko wychodzi i w sumie nie jest tak źle, to bardzo ciężko o tym nawijać. W tym sensie, że jakby, jak widzisz, wiesz, różowe barwy wszędzie, to ile można, no nie? To jest jeden track, a o słabych rzeczach tak naprawdę możesz nawijać cały czas i są to rzeczy, które cię gdzieś tam gnębią, myślisz o nich, więc musisz jako artysta je wypluć. Tymczasem jak masz wszystko, jak jest wszystko spoko, to ciężko tak naprawdę o tym w ogóle myśleć. W tym sensie, że jak jest wszystko spoko, to myślisz sobie, że jest wszystko spoko i jakby nie zastanawiasz się za bardzo nad tym, nie? A jednak nad tymi czarnymi myślami dużo więcej się skupiasz na tych czarnych myślach. Więc myślę, że to jest chyba największa przyczyna tego, że hip-hop trochę się odrealnił i że tej rzeczywistości nie dotyka. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest prawda objawiona. Mimo wszystko uważam, że to jest chyba dobry kierunek. W tym sensie, że ten hip-hop, skupiając się na emocjach, bardziej dotyka nas, jako jednostek, a nie ogółu świata i przede wszystkim przestał nas uczyć trochę życia, co uważam jest dobre z tego względu, że jednak o ile rzeczywiście ja gdzieś tam słuchając Molesty, Eldoki czy Ostrego, miałem to poczucie, że dorastam z nimi i pewnie nie byłbym takim człowiekiem, jakbym ich nie słuchał, to mimo wszystko ta sfera emocjonalna, która gdzieś, mam wrażenie, kiedyś była bardziej zaniedbana, dzisiaj bardzo mocno wpływa na młodzież i myślę, że to widać. Okej, myślę, że ten temat jesteśmy w stanie teraz zamknąć. Zostawmy artystom działanie, będą nagrywali tak, jak chcą tak naprawdę, a słuchacze Dokładnie. Na pewno będą tego słuchać. Dziękuję ci bardzo. Naszym gościem Dzięki. Był dzisiaj Jarek Kosyra, menadżer z SBM Label. Państwo oglądali Live Talk. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.